6 to krzywdy na przez 5 lat. Dobra. To się kończy, gra dobiega końca. Na pytania zaraz będziemy mieli... A jak nie będzie pytań? Ale proszę pana, jeżeli panu się nie podoba, to proszę opuścić tę salę. Pan nie został przeze mnie zaproszony. Ale pan nie został obrażony przeze mnie. No ale to póki co konsekwencje prawne mogą być również wyciągnięte pod pana adresem. No także wie pan, być może pana problemy, które pan przetacza na innych ludzi i opluwa pan ludzi, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zajmuje się na zlecenie pani Iwony. Tak? Także... No ale to... Ale to... Chociaż ta pani nigdy nie poszła przeczytać akt, ani razu w swoim życiu. Ta pani nawet adwokata nie wysłała, bo po co będzie czytać akta, jak wie, czy tam nie znajdzie tego, co natomiast... Ale my panu dziękujemy w tym momencie, bo pan to nie jest pana konferencja i proszę opuścić tę salę. Panowie, wyprowadzić tego gościa. Wszystko na ten temat. Ale nie to nie bój się wyprowadzić tego gościa. Pan tu... Proszę wyjść stąd. Proszę stąd wyjść. I proszę nie zakłócać naszej konferencji. Bo konferencja jest nasza, proszę pana, a nie pana. Proszę stąd opuścić. Proszę opuścić tę salę. Proszę opuścić tę salę. Proszę stąd wyjść. Proszę opuścić tę salę. Iwonko, co byś powiedziała o tym człowieku? Na temat pana Szostaka to miałam owego czasu bardzo dobre zdanie. Rozmawiałam z nim kilka razy, przyjechał tutaj do Gdańska, był nawet u mnie w domu, bo powiedział, że chciałby ze mną porozmawiać na temat właśnie poszukiwań Iwony, że on przejrzał akta. No i ze mną rozmawiał, że ja nabrałam do niego takiego zaufania, że to jest jedna też z wielu osób, która chce mi pomóc, rozumiesz, w tej całej sprawie. I ja z nim rozmawiałam szczerze, ja nie mam nic do ukrycia. I później dowiedziałam się o tym, że pan Szostak pisze książkę. Ja nie wiedziałam, że te wszystkie nasze rozmowy luźne są nagrywane. I później, jak się okazało, pan Szostak z tych moich rozmów, które tutaj przeprowadzaliśmy, powyciągał pewne wątki, pewne moje zdania i je sobie tak pięknie, ładnie utworzył z tego książkę, gdzie niekoniecznie wszystkie te zdania są prawdziwe, bo one są wyrwane z kontekstu. Najpierw jak się dowiedziałam o wydaniu tej książki, to widziałam ją w Empiku na lotnisku. A byłam zszokowana. Patrzę, czyli a tam nic wcześniej jest nie twarz, wiedziałaś, tak? Książka mojej córki. Nie ukrywam, że pierwszy moment, którą zrobiłam, to po prostu ją kupiłam. Nie zostałam poinformowana, że książka zostanie wydana. Nie została zautoryzowana przeze mnie, tak? I nie została mi w ogóle zaproponowana jakiś chociażby symbol, jakiś jeden egzemplarz książki darmowy, który bym po prostu dostała, bo ja jeszcze uważałam, wizerunek że Iwony, prywatne zdjęcia wykorzystane. Ja tak? Uważałam wtedy, że jako matka i rozmawiając z nim, nawet jeśli mnie oszukał i napisał tą książkę, no to by chociaż powinien zadzwonić pani Iwono, napisałem książkę na temat pani córki, proszę bardzo. Tak? Przynajmniej dać tak. Do przeczytania, żebyś przeczytała go jako pierwsza. Ja tam nie oczekuję, wiesz, od nikogo prezentów, ale tak mi się wydawało wtedy, takie zupełnie, zupełnie normalne. Ja oczywiście zadzwoniłam do niego, bo jak to ja działam zawsze impulsywnie. I powiedziałam, rozumiesz, jak to ma wyglądać, no to później rzeczywiście przesłał mi dwa egzemplarze.
z czego trzymam je w domu, bo nawet nie byłam w stanie tego do końca przeczytać tak, wiesz, normalnie jak się czyta książkę, tylko etapami, bo dla mnie ona była wstrząsająca, bulwersująca. Od samego początku jeszcze raz przerabianie tych wszystkich tematów, jak to było, co się stało, wszystkie akta, wszystkie przesłuchania, to naprawdę, naprawdę jest męczące. Natomiast z tego teraz, co słyszę, że zostaje wydana druga książka pod tytułem Kto zabił Iwonę Wieczorek, jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. Jak można pisać książkę pod tytułem Kto zabił Iwonę Wieczorek, jak policja nie wie, prokuratura nie wie, ja jako matka, która się staram od wielu lat o odnalezienie mojego dziecka, nie wiem. Wasze biuro też nie wie. Tak, a pan Szostak, który wynajęłam do tego, a pan Szostak po prostu wie. Kolejna książka na temat pisania jego wizji, jego scenariuszy na temat mojego dziecka, to już jest dla mnie po prostu nie do zaakceptowania. Po tej konferencji dzisiejszej mamy do czynienia ze szczekaniem w tym przypadku i z atakiem na ciebie, na mnie, pewnie niebawem na ciebie, chociaż Mai w tym nie było. On zaczyna atakować w tym momencie wszystko to, co jest przeciwko niemu, a uzurpuje sobie niejako prawo do głosu, opinii i oceny jednoznacznej w tej sprawie, Bóg wie, wyciągając jakie wnioski, z czego. Jesteś tak jakby ofiarą tej całej sytuacji. No tak, tylko teraz się zastanawiam, dlaczego akurat tutaj owy pan znalazł sobie w tym momencie taki worek treningowy, którym on się w tej chwili posługuje, bo on się posługuje w tej chwili mną, oczernianiem mnie. Nazwiskiem. Nazwiskiem. Głos tą sprawą. Zadajmy sobie pytanie. Iwona, zadajmy pytanie. No gdzie on był wtedy, kiedy były poszukiwania Iwony, kiedy trzeba było w tobie pomóc? I teraz to, co ma się dziać. Dziać i co się dzieje w ogóle. I co się dzieje. I co się ma pojawić w nowej książce? Prawdopodobnie, nie wiem, bo jej dzisiaj nie czytałam. Dzisiaj pan Szostak krzyczał, że tak, że już się boisz i prawda wyjdzie tak, na jaki tutaj do Krzysztofa. Że ja mam, że ja mam dużo do ukrycia, że ja bronię sama siebie, że teraz czytam w komentarzach, że ja nie po to ciebie wynajęłam, biuro Rutkowski, żeby odnaleźć Iwonę, tylko po to, żebyście mnie chronili, żeby prawda nie wyszła na jaw. No do czego jest podobne? Ale, po prostu coś takiego. Słuchaj, ja no. dzisiaj powiedziałem... Jaki jest cel tego wszystkiego? Ale Iwona, ja dzisiaj podczas konferencji powiedziałem, jeżeli ktoś ma informację o popełnionym przestępstwie, to zadajemy sobie pytanie, jedno proste. Dlaczego nie zgłaszę tego na policję? Tak, ale według opinii pana Szostaka ja zrobiłam krzywdę Iwony i tylko ja wiem coś na ten temat. No dobrze, i my się no, jeżeli ja ciebie kryję, nie dowiemy, jeżeli, tylko... jeżeli ty zrobisz to dlaczego krzywdę Iwonie, to dlaczego on, mając tę wiedzę, którą rozpowszechnia w mediach, rozpowszechnia w swoich publikacjach, w swoich wypowiedziach, dlaczego on nie pójdzie na policję i tego nie zgłosi? Bo nie ma żadnego dowodu, bo gdyby to zrobił, za fałszywe oskarżenia będzie odpowiadał z kodeksu karnego do lat 8. My jako biuro złożyliśmy już pozew do sądu, ponieważ za te pomówienia, które on robił, ja nie mam zamiaru czekać na rozstrzygnięcia tak zwanej prawdy, która ukaże się za lat kilka, tylko staram się uzyskać konkretną ocenę sądu. Pan sobie uzurpuje prawa do tematu Iwona Wieczorek, a musi pan wiedzieć, że w dniu dzisiejszym zgłosiło się do wydawnictwo warszawskie do mnie i autor wielu poważnych pozycji literatury kryminalnej, literatury, która odnosi się do spraw największych przypadków kryminalnych w Polsce, pan Artur Górski, który jest ze mną umówiony na spotkanie, który mnie zaprosił do wydawnictwa i chcą też napisać książkę.
chcą napisać książkę Iwona Wieczorek, prawdziwa historia. W odbiciu do pana fantastycznych i różnego rodzaju kosmicznych wersji. Jeszcze jedna sprawa, która mnie bardzo bulwersuje w tej całej tutaj mojej tragedii. Jak można pisać książkę, wydając drugą książkę i zbierać od ludzi pieniądze na wydrukowanie tej książki i po prostu na tym zarabiać, zarabiać po prostu na mojej tragedii. Jak można coś takiego zrobić? Jeśli pan Szostak chce, to niech wydrukuje sobie książkę o czymkolwiek i pisze sobie o czymkolwiek, ale nie na temat mojej córki. Ja mu zabraniam wydawania książki na temat zaginięcia mojej córki, a tym bardziej z tytułem Kto zabił Iwonę Wieczorek. Pozbawiam go absolutnie, rozumiesz, tego prawa i prawa do jakiegokolwiek wizerunku w tej książce, bo ja na to nie wyraziłam zgody. A poza tym, rozumiesz, uważam, że jeśli cokolwiek pan Szostak wie, kto jest sprawcą zamordowania albo kto zamordował Iwonę, to droga jest prosta, jest policja. Policja ma takie środki na to, po prostu jak nikt inny w naszym kraju. Dokładnie tak. I niech mi tutaj pan Szostak nie mówi i niech, że on przekazuje te pieniądze na szczytny cel. Bo panie Szostak, te pieniądze są panu potrzebne, panu do życia potrzebne.